Hello, my name is Julian Alvarez. I'm a Spanish photographer based here in Sevilla, and I'm working for Euromind with a team of students from Poland. We are working in a park to make some photos of a product for a client. And they're gonna make some billboard and some page for a magazine. This group is almost learning how to manage the lights with artificial light and ambient light. They're improving their knowledge and they're doing better than before. Jestem Sara, jestem z zespołu szkół energetycznych i jestem tutaj na projekcie z firmy Euromind i właśnie realizujemy już piąty dzień praktyk, na którym robimy zdjęcia produktowe oliwy oraz oliwek. W przyszłości chciałabym zostać fotografem, a ta praktyka tutaj otwiera mi bardzo dużo fotograficznych drzwi, ponieważ uczę się pracy w innym kraju i z innymi ludźmi. Jestem Martyna, jestem z zespołu szkół energetycznych. Przyjechałam tutaj z projektu Euromind. Przyjechałam tu na dwutygodniowe praktyki. Dzisiaj robimy reklamę tutejszych produktów, takich jak oliwa z oliwek, majonez czy oliwki. Więc wyjeżdżamy na różne wycieczki. Ostatnio byliśmy w Portugalii na plaży w Faro. Zrobiliśmy dużo zdjęć, które potem będzie można oglądać na wystawie w Rzeszowie. Więc mieszkamy tutaj dwa tygodnie w rezydencji Frey i jest bardzo przyjemnie. Codziennie dojeżdżamy kawałek na praktyki i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Praktyki, na których tutaj jesteśmy, bardzo nam pomagają nie tylko rozwijać się fotograficznie, ale także i językowo, ponieważ uczymy się tego języka też w takiej praktyce, co jest po prostu bardzo ważne dla nas. Nazywam się Kacper Kawalec, jestem uczniem Technikum Energetycznego w Rzeszowie. Uczę się na profilu Technik Fotografii i Multimediów. Jestem tutaj już od tygodnia i razem z tutorami Julianem i Laurentem projektujemy strony internetowe, własne loga, razem z stroną na Instagramie. Dokładnie 2 godziny temu byliśmy w parku, robiąc zdjęcia produktowi Ibara, dokładnie z tego regionu. I w tej chwili na obydwu komputerach obrabiamy większość zdjęć, które wybraliśmy i zrobiliśmy właśnie w tym parku. Myślę, że tu jest bardzo fajnie, bardzo dobrze się tutaj czuję. Dużo się także nauczyłem, wiele nam tłumaczą, jak mamy i co robić. Myślę, że 2 tygodnie tutaj, które spędzę, wiele mnie nauczą.